Thank you.
Siema Kasper, co tam słychać? Jak mija sobota? Jak dobrze, to dobrze. Jak tam ci idzie w FIFA? Grasz w Ultimate Team, czy sezony zwykłe, czy może jakiś inny tryb? W ogóle jaka ciekawa stacja. Dziwnie wygląda strasznie. To coś posprzedawać, bo trzeba kupić jakieś kolejne elementy do wytworzenia innej materii. Czwarta liga, mówisz? Dobra, sprzedajmy coś. Wow. O panie. Strasznie dużo za cynk możemy dostać. Nieźle. To sprzedamy to. Kurde, pluton w ogóle, jaki niepospolity jest tutaj. Bardzo rzadki w tej galaktyce. Płyn scalający 21 tysięcy kosztuje. Przynajmniej tutaj. Raczej chyba tutaj od razu kupię. A też, że tylko trochę mi brakuje, to sobie coś jeszcze sprzedam i będzie git. Tego mi tu nie potrzeba w sumie. W sumie herd mogę sprzedać trochę. Siema Piotrek. Dobra, gitara. Teraz będzie można kupić. Elegancko. Wytwórz więcej ogni warpowych do hipernapędu. Antymateria. Słuchajcie. A to w ogóle powinienem nazwać system Windows XP. Kurde, zapomniałem zmienić nazwę. A, ciul. Shit. Co to w ogóle jest? Jak macie jakiś pomysł na nazwę tego zwierzaka, to możecie mi napisać, tego zmienię. A kupujesz Kacper FIFA 17? Opary elektronowej 20 cynku. Kurde, cynk właśnie sprzedałem.
shit. Herit mam. Pod cynk trzeba będzie się wybrać gdzieś i opary elektronowe. A, to trzeba wytworzyć. To mam. Jeszcze cynku trochę i będzie git. O, elegancko. No to ciśniemy. Cynk jest tutaj strasznie pożądany, więc pewnie nie opłaca się tutaj kupować nic u nich. Ale sprawdzimy z ciekawości. O, jest przyjacielem, zobaczcie, nowego słowa się nauczyliśmy, od razu wiemy mniej więcej co on tam mówi. Wiadomo, jak to handlowcy, tak? Chcą przyciągnąć do siebie klientów, więc mówią, że są przyjaciółmi każdego. Kup przedmioty. Zobaczmy, po ile cynk ma. Ej, w sumie nie tak źle. Mogę kupić nawet 20 cynku. Dać mnie to, kupię od razu i wytworzę sobie tą antymaterię. Ciężko. No i git, co teraz? Wytwórz ogniwa warpowe. O. A, trzeba po prostu więcej wytworzyć, żeby... Oh shit. No to grubo. To trzeba więcej rzeczy posprzedawać. Kurde, uciekli mi. Jeszcze raz zerknę tylko... Obco oprócz cynku jest najbardziej pożądane, może gdzieś to je znajdę blisko i po prostu sobie tutaj wrócę. Krowi pospolity. O nie, dobra, może być. Krowi pospolity. Rozumiem, że oglądacie mój kanał. Znacie Trowiego. Krowi pospolity. Nawet będzie miał swojego zwierzaka w grze, no nie mam pytań, no. O co chodzi w ogóle? Dobra. Siema, Michał. No zobaczmy, czego oni tutaj potrzebują. No, tak jak mówiłem, cynk i pluton. Jakbym pluton, 150 w sumie to nie jest aż tak dużo. No, on mi się oczywiście przydaje do ładowania silnika. I to jest jakaś wykeńska ikona i powłoka korwaksów. One są bardzo drogie. Okej, okay, no to jakbym cynku nazbierał i to przecież posprzedawał, to byłoby elegancko. Dobra. Lecę. Nie mam Wasil. Wasil Wasilos. Czy w Radomiu był pluton oraz cynk? Kurde, nie kojarzę, ale polecę tam. Ło, panie, ale szybko poszło. Problemu strasznie gorąco jest. A nie, to chyba było strasznie dużo złota z tego co pamiętam. Ale to zobaczymy zaraz. Bo kojarzy mi się właśnie, że na tej... A i na tej planecie w ogóle mnie atakowali bez powodu. Ale przynajmniej gra nie ma warpów. Jeszcze jest, powiedzmy, słabo według mnie zoptymalizowana, bo miejscami, gdzie są jakieś budynki, to niestety, ale spadają FPS-y. Na przykład teraz jest normalnie płynnie. A jak gdzieś podlecę, gdzie jest jakiś
kompleks budynków, to płynność spada. Wy może tego nie zobaczycie, ale ja to odczuwam. A mam strasznego bzika na tym punkcie, jakby wyczuję naprawdę minimalne dropy. Siema, Kuba Play Games. Czy polecam No Man's Sky? Wiesz co? Pisałem komentarz pod jednym z filmów Zeratula, jeżeli go nie kojarzycie, to sobie wpiszcie w YouTubie i wyszukajcie jego kanał. On bardzo dużo filmików nagrywa takich opiniotwórczych. O kurczę, pada. I tam pod tym filmikiem właśnie napisałem, co sądzę na temat No Man's Sky. Słuchajcie, sobie przeskakuję. O, tam coś jest, pewnie pluton. A tu jest cynk chyba, ile się nie mylę. I napisałem tam, że to zależy. Dlatego, że gra jest bardzo droga i według mnie jakby cena nie jest adekwatna do zawartości, którą oferuje. Bo według mnie jest to po prostu taka gra indie, można powiedzieć. Ona nie jest duża, ona po prostu ma ogromny świat, który jest stworzony przez jakiś tam algorytm, który wymyślili. I na tym się tak jakby kończy tworzenie zawartości do tej gry, tak? Oczywiście ja tam nie umniejszam im tego, tak? Tylko że mówię, na jakiej zasadzie to tutaj działa. I po prostu może się szybko znudzić, tak? Bardzo dużo osób ogólnie narzekało na tę grę, ale to wydaje mi się, że głównie dlatego, że nie rozumieli, czym ta gra będzie. Ja na przykład nie narzekam, że jest mało do roboty, bo ja jakby sobie zdawałem z tego całkowicie sprawę, na czym to będzie polegać. To nie będzie bardzo dużo zawartości. No i dlatego ja na przykład się nie rozczarowałem, no. Jeżeli masz na wydanie po prostu ponad 200 zł, to jak najbardziej możesz sobie zakupić tę grę i spróbować. Ale jakby nie gwarantuję ci, że ci się spodoba, tak? Ile mam lat? 25. A ty? Dobra, nowa technologia, jakiś tam... Jak to było? A, już za późno. Słuchajcie, mam w ogóle pełen ekwipunek, jak to się stało? No, ma tego cynku by trzeba nazbierać i plutonu w sumie. Zawsze można wrócić. Tak, jeżeli kupisz na Steamie, to oczywiście, ale na Steamie gra kosztuje o wiele więcej, tak? Tam, przyjrzając na euro, wychodzi z jakieś 260 zł, z tego co pamiętam. Chyba że jest jakaś promocja aktualnie. Bo jeżeli kupisz jakiś klucz gdzieś poza Steamem, czy jakiegoś gifta, no to niestety, ale gry nie będziesz mógł zwrócić, tak? Więc trzeba się z tym liczyć. Tam jeszcze jest pluton. Mogę ciekawe, czy są planety, które są na przykład złożone tylko i wyłącznie z jakiegoś surowca. To wszędzie na przykład takie skały, które, z których wydobywa się pluton, nie? To było niezłe. Dobra, myślę, że możemy stąd mykać. W ogóle mam wrażenie... A może inaczej, czy ktoś z was już grał w No Man's Sky? Wiem, że Michał na pewno nie. Bo zastanawiam się jedna rzecz, bo mi się wydaje, że jakby ten skan z powietrza nie pokazuje mi... O, tam ktoś wylądował. Albo ląduje? O, panie! Ja mogę ich zaatakować w ogóle, nie? Ale jaja. O, wylądowałem na lądowisku. Fajnie. W końcu mi się to udało.
Jak pełny? A no tak, bo tego plutonu zbierałem. Cholera, czekajcie, co naładuję. Ciekawe, czy będę mógł... Albo nie, nieważne, dobra. Co tu jest w ogóle? To jest jakaś stacja? Co? Coś by trzeba zużyć. Kurde, ile słów jeszcze poznaliśmy. Tylko czekajcie, coś tam z przyjaciel, pierwsze, dać. Kiedy się pojawia małe stworzonko, jest zajęte policzaniem przychodu z handlu, jego oczka szerzają się. Stworzenie laska z zachwytem, oczytując wyniki dodawania na swoim padzie. Adamu. O, daje coś z zamian, ciekawe co zostanie. O, nowa technologia, promień fazowy. Kosmiczna broń promieniowa i narzędzie wydobywcze do użycia na asteroidach. Oko. Nawet komputer ci nie pozwoli. Nieźle, dobra. Zobaczmy, jak te ceny chodzą. Słabizna. Ale drogi cynk, nie opłaca się. Okej. Nic ciekawego chyba tutaj więcej nie ma, co? A tutaj co jest? Pątki. Nie mogę. No to nie. Coś czuję, że tutaj za dużo tego plutonu nie znajdę. Chyba, że słabo szukam. O tym nic nie ma. Okej, grzyba, ja tu przyleciałem. Żeby chyba tego skana zrobić tak naprawdę. Ojej, mi zasilający, czy on mi się przyda? O kurde. Tutaj co jest w ogóle, masakra. O! 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 Kim ty jesteś? Tegarius
O Lutlak. Ile wieku, nieśmiały. Halo, chodźcie na karmię. Jakie ma oczy w ogóle, nie? Oczy kobry. Macie pomysł, co możecie mi podesłać na czacie, jaką go nazwać? Prawiego pospolitusa już mamy. Zaraz się nie zajmiemy. Tu mamy złoto, ale złoto nas nie interesuje. Bo to są jeszcze jakieś punkty. Kurde, coś czuję, że tutaj plutonu za dużo nie znajdę. Bonzo. Okej. Okay. Robiłeś bonzo. No i gitara. O co chodzi w tej grze? No ogólnie cel jest jeden, tak? Dotrzeć tam do takiego punktu we wszechświecie, do teoretycznie centrum wszechświata. No i tyle, tak? I to w jaki sposób to zrobimy, no to jakby od nas zależy. Wow, o jest to jakiś pluton chyba. Kurde. Szczerze nie wiem, czy ta tarcza mi się w ogóle przyda. Przynajmniej na razie. Wyrzucę to na razie. Jak to się wyrzuca? Dobra. Kurde, ja idę. Tu nic nie ma. Wow! Spoko. Nie wyszło. Ja tylko chwilę, bo się zgubiłem. Miałem iść. A to tutaj jest, okej. Okay. Będzie FIFA 17? Tak, będzie, oczywiście, że będzie. Prawdopodobnie nagram coś z demka. A potem wirtualne kluby, wiadomo. U mnie na kanale ja gram w wirtualne kluby, więc ten typ będę pokazywał. Aczkolwiek mam też pomysł, żeby... Może nagrać z jakiegoś innego trybu też coś, jakąś serię. Dłuższą po prostu. Co jest? Co jest? Co jest? Panowie, nie róbcie mi zdjęć. Nic się nie dzieje. Oni ode mnie chcą, no. Dobra, dobra. Jeszcze cynku by się przydało zebrać, nie? Mamy żółte. O, tu jest coś, ale to chyba nie jest cynk. To jest chyba tlenek jakiś, prawdopodobnie. A, tlenek. To co to? Ech.
Tam jest jakiś magazyn, ja tam byłem? Chyba byłem. A, to jest to, co przed chwilą odkryłem, spoko. Oj! Ała! Kurde, lubię sobie łamać nogi, zauważyłem. Już nie pierwszy raz mi się to zdarza. Nie ma Kuba Szuba. No, ciekawe, czy na górze jest tej skały coś ciekawego. Założę się, że nie, no ale podlećmy już tutaj. Oj, prawie. Brakuje mi takiego spoglądania w dół bezpośrednio, jak się leci pod siebie. O, przy okazji w sumie. Bo wtedy jakby wiedziałbym. Gdzie dokładnie lądować? Nie ma Nicole. Czy dużo cię ominęło? Wiesz co? No jakiś tam handel można powiedzieć. No i ogólnie zbieram na razie surowce, więc jakby. Czekajcie, chyba nie, tego nie będę miał. W ogóle mam jakieś miejsce na cynk. Tutaj mi się zapełni. Ile do 250 mogę, tak? Okej. Cześć. Dobra, tutaj się jakiegoś słówka nauczymy. To jest? Czytaj Nicole bez K. Nicol? Czyli Nicol, tak? Po prostu. Tarczy maksymalny. Dobra, podlećmy tam na górę, zobaczymy co tam się święci. Okej, zrozumiałem, Nicol. Stajemy! O, idealnie. Halo? Ktoś tu już żyje? Niestety chyba pustki. To jest tylko Pluto. Ja go sobie zaraz zużyję. O kurde. No. O, więcej niż nic nie ma. Jaka jest moja ulubiona gra? Red Dead Redemption. To jest według mnie najlepsza gra, jaka kiedykolwiek powstała. A to jest w ogóle dziwna sprawa z tą grą, przynajmniej w moim przypadku, bo ja na przykład filmów westernowych nigdy nie lubiłem oglądać, jakoś mi to nie jarało. I mówię sobie kiedyś, a dobra, spróbuję w te Red Dead Redemption, bo w sumie to jest gra Rockstara, GTA mi się w miarę podobało, każde, które wychodziło. Chociaż nie przeszedłem żadnego aż do GTA 5, którą ukończyłem. No i jak się okazało, kurczę, ta gra mnie tak wciągnęła, że przeszedłem ją dwa razy, nie? A mógłbym nawet trzeci raz. Żaden problem. Więc jeżeli wyszedłby remaster, to na momencie bym kupował i ogrywał. A taka druga gra? To wydaje mi się, że Anti-Dawn. Bardzo fajnie się bawiłem przy tej grze. Coś innego w końcu. Dobra, czy coś tu jest pożądane? Bardzo. Chciałbyś ode mnie kupić natychmiast.
No niestety, nic ciekawego. Aż coś mi zaoferujesz? Tarabida. Czekaj, to jest chyba cynk? A nie, to nie jest cynk, dobra. Co wy macie z tym pozdrawianiem? Nigdy tego nie rozumiem, czemu ludzie oglądający jakiegoś streama chcą, żeby ich pozdrowić. Wow, co tu się stało? Nagle się zatrzymałem, nie wiem czemu. Kurde, jakieś zakłócenia planetarne? Da fuk. Kurde, żebym daleko wylądował. O! O, nice, tu może, będzie można coś zrobić. Wydaje grze od 1 do 10. To jest bardzo dobre pytanie, wiesz? Na ile oceniam tę grę? Ta gra jest bardzo trudna do ocenienia, ci powiem. Bo... jak na razie gra mi się podoba, tak? Wszystkiego nie odkryłem. Znaczy wielu rzeczy tak naprawdę nie odkryłem, można powiedzieć. Więc cały czas ta gra będzie mnie w jakiś sposób zaskakiwać. Ale moja ocena na przykład może się zmienić po kolejnych 2 godzinach gry, więc... aktualnie... dam tej grze taką 6, można powiedzieć. Słuchajcie, coś mogę zrobić, ale... na górze? Nie ogarniam. Coś tu mogę zrobić, ale... coś mi nie idzie. Co ciekawe, nie mogę w ogóle tutaj strzelać. Oto też się chowa mi broń. Ciekawa sprawa. Tylko, że coś to do jasnej cholery mogę zrobić, tylko nie mam pojęcia, jak to wywołać. Czekaj, coś się pojawia? Aha, mam ekwipunek pełny. Na czym gram? Na PC-cie. Zobaczmy. Ze starożytnego kamienia wyrasta dziób. Bezgłośnie krzyczy. Powyżej na kamieniu dawno temu ktoś wyrył poradę dla tych, którzy tu podejdą. Dziś krzyczy do mnie bez słów, dziko intonując słowa starożytnych istot, które niegdyś były tu czczone. Mój skaner wykrywa ślady tlenków, ale nie mam pojęcia których. Pierwsze pomioty, tlenek...
Jakimś rzadkim tlenkiem, niepospolitym, pospolitym tlenkiem. O kurde. A dam pospolity. Aha, nie mogę nawet. Cholera, bo nie stać mnie na żadno z tych. No to fail. To nic tu po mnie. Nic tu po mnie. O. O kurde. Ale jaja. Mogę dodać sobie jedno pole jakieś chyba. Zainstaluję nowe pole kombinezonu. Weź. Mam to? Ekstra. Zajebiście. Dobrze, że to sobie przeleciałem. Myślałem, że tu nic nie ma. Kurde, ale tego cynku to nie widać. Za Chiny. Chyba trzeba by się stąd zwijać po prostu. Lecieć na jakąś inną planetę. Thank you.
Łopanie. Gdzie trafiłem? Jakaś flota w ogóle tu jest. O co kaman. Tej nie odkryto. Nie mogę tam jeszcze przylecieć. Dobra. Iśniemy tam. Ło, panie, sama woda chyba to jest, ale jaja. Ale fajne kwiatki. Kurde, wodna planeta. Dobre. Dobra, ciekawe, coś ciekawego można znaleźć. Tlenek, a cynku nic. Cholera. A nie, kurde. To też jest cynk. Shit. Myślałem, że z tych roślin cynku nie zdobędę. A jednak. Kupia. Tu jest żelazo. Razem z tym też... Co to? Ej, to... To są statki, czy to są... Wieże... O kurde. Halo? Jak się pan ma? Nieśmiały, ryśnożerny. Łee, to easy. Chodź, nakarmię cię. Nie ma za co. O, statek. Co to? Co to się pojawiło? Tego nie widziałem jeszcze. Aha, to jest ten zwierzak. Jo. No co tam, mały? Panie. Co to jest? Halo?
A to jest węgiel. O. Tlen mi strasznie szybko spada. Za długo to ja tam nie przeżyję. Dobra, na powierzchni chyba tutaj nic nie ma. Trzeba się stąd ruszyć dalej. Ale nie, że to wygląda, muszę przyznać. Nawet są jakieś muszle w ogóle. Czy tam pseudo muszle. Bo mój skaner chyba nie działa pod wodą, coś mi się zdaje. Przynajmniej nie łapie w ogóle, nie zaznacza mi, jakie są tam surowce. Tak byli, że skaner jest jeszcze osobno pod wodę. Nie mam pojęcia. Co to? O kurde! Łoż ty gnido! Nie zaatakował, no, cwaniak. Łoż ty w życiu. Mam żelazo, żelaza nas nie interesuje. Ile żelaza. O kurde. Man, już skanuję, kurde. Bo im kradnę coś. Węgle to chyba wszędzie pod dostatkiem. Jak brak. Dobra, lecimy dalej.
W końcu jakaś stacja, już dawno nie było. Nowa technologia! System schłodzenia promienia. Oho. W ogóle trochę nie rozumiem tego systemu, że jeżeli odkrywam jakąś technologię, jest to jakieś ulepszenie do na przykład tego. Jak to się nazywa? Do tego promienia wydobywczego. To nie możemy jakby zupgrade'ować tego bezpośrednio, którego już mamy w ekwipunku, tylko musimy jakby stworzyć nowy ten promień. Dla mnie to jest bardzo dziwne, nie wiem czemu tak. A, to jest to światło, można po prostu wyłączyć. Wow. Oho, kurde, chyba to jest dużo plutonu, co? A jak? O panie, ile tego plutonu to jest grubo. Ja w głowie. Co? WTF happened? Why? Z jakiej racji? Nidy. O nie, ładuj! Dobra, chyba nie zdążyli zaalarmować. I guess, tak mi się wydaje. No, poczekamy, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Chyba nie będzie źle. Już? Na czym polega ta gra? Siema nudu. Nudul. Gra polega na eksploracji głównie. A jej jedynym celem jest tak naprawdę dotarcie do centrum wszechświata i na tym by się to kończyło. Tak to wygląda. Co to jest? A, to jest glin. Kurde. Nie wiem, czy glin nam się do czegoś przyda w sumie. Możemy wziąć w sumie trochę tego glinu. Może jednak. Dosyć sporo w ogóle możemy go zebrać, także na spokojnie.
Kurde, tam sięgnę? Chyba jo. Dobra, połowę glinu załadowane. Myślę, że nie będę tutaj się nad tym dalej pastwił. Co tam jest w ogóle? O, pluton. Wow, ależ kombo. Dobra, zmykam stąd. O, wzmocnienie granatów Tau. Okej, okay. A tutaj? Pełny, shit. Moduł Neutrinite, co on mi daje? Część komputerowym cementowaniem handlowym, o. Trzeba się tego pozbyć po prostu, to sprzedać gdzieś. Siema Mateusz. Według mnie w ogóle powinna być taka jakaś, nie wiem, księga, jakiś komputer pokładowy, który pokazuje na przykład w danej galaktyce, jakie są ceny towarów, żeby... O kurde! Łopanie! Wow, zderzyłem się z nimi, ale to nic. A można ich skanować... Słuchajcie, czy można skanować z kokpitu? Nawrót. Ale ich jest dużo w ogóle. Shit. Słuchajcie, lądowanie. Zaraz skanujemy. O panie. O kurczę, to zwierzęta jest. Że mnie zaatakowały. Co tu się dzieje w ogóle? W ogóle za daleko są. Ten? No nie. Czekajcie. No kurde, dajcie się przeskanować. Jak to zrobić? Tam co się dzieje? O! Bliżej! Shit! Dobra, rośnie żerne są, więc easy. Gdzie one się podziały? Leciały gdzieś, ale jaja. Zobaczmy co tu mamy. Tam coś jest. Ten. Kurde, coś innego. Rośnie żerne, dobra. Kolejny kamień minowy. O 10 tysięcy jednostek już przemierzyłem. Nieźle, nieźle.
Aha, do nauczenia są słowa jakieś. Ja tu już byłem. A, tu już byłem chyba. Ale tam nie byłem. Kurde, to jest pod wodą? Ej, jaja. Teraz to ogarniemy. Hop. O panie, ale głęboko. Dobra, jolo. Jak to nie ma głosu? Musi być głos. Halo, Bill. U mnie pokazuje, że głos jest.
O nie, coś piraci chyba, czy coś. O kurde. What? To nie ma z nimi szans. O nie. Kurde. Jaka bitwa, w ogóle co się stało nagle? Taki spokój był. Chyba jeden padł chyba. Kurde, cynk zużyłem, no trudno. W ferworze walki, złe decyzje. A ten jakimś laserem w ogóle, o co tu biega? No nie. Dobra, padł, jeszcze jeden. No dobra, gitara. Nice. Co to jest? To się jeszcze zostawili? Dobra. Thank you.
Nie ma psik. Wow. Grubo. Dobra, elegancko. Co u mnie? A wszystko w porządku, dzięki. Jak gierka się podoba? Tak, fajny sandbox. Wiesz co, nawet w sumie ciężko nazwać to tak naprawdę sandboxem, tak? Bo zbytnio właśnie, tak jak piszesz, dużo rzeczy się powtarza i nie ma za dużo do roboty, bo głównie gra opiera się na tym, że po prostu sobie latasz od planety do planety. Zbierasz surowce, odwiedzasz sobie stacje kosmiczne, wymieniasz się, handlujesz i tak dalej. I wszystko po to, żeby jakby posuwać się dalej, dalej, bliżej centrum wszechświata, tak? No nic poza tym tutaj niestety nie ma. No jeszcze możesz skanować tam faunę i florę. No ale tak jak mówisz, no niestety za dużo nie ma do roboty, ale gierka mi się podoba jak najbardziej, spoko jest, nie narzekam. Od czasu do czasu na takie zabijanie czasu można sobie pozwolić, bo czemu nie? Dobra, można chyba ruszać ogólnie. O. Gdzie jest mój statek? Ciśniem z tego systemu, ciśniem, bo uśniem. Dobra, w ogóle muszę nazwać kilka rzeczy. Co to jest w ogóle za... O! Królik. Można już polskiej te robić? Nie, nie można. Niestety. Królik. Bugs. To ja nie wiem, co to jest. Coś. Cosina. Okej. Dobra. Dokąd możemy się przemieścić? Tu mamy ten system Windows XP nasz, pierwszy. Okej. Tutaj nie odkryliśmy jeszcze. Możemy jeszcze dalej lecieć. O panie, daleko jeszcze może. A, za daleko. Okej.
Też za daleko. Serio. No nie. Cholera, to dokąd mogę skoczyć, bo nie ogarniam. Nie w tą stronę. O, tutaj mogę. Planet 5, księżyc 1. A sprawdzę tutaj, ile jest planet. Tu jest 5, ale nie ma księżyca. Dobra. Lecimy tutaj. Tak, jak ktoś lubi kosmos, to jak najbardziej. I się tym w jakiś sposób fascynuje. Mnie to na swój sposób to kręci. Jak najbardziej podobają mi się takie różne rzeczy związane właśnie z kosmosem. O kurde. Ale tu ciemno. Tam się nam przyda, lepiej to pozbierajmy po prostu. Zeskanowanie terenu. O, monolit obcych. Teraz tam ruszymy. Atlas, usłysz nas. Spoko, postaram się. Ej, coś strzelał do nas? Czy mi się tylko zdawało? Czemu uważasz, że kupione? Dobra, lecę na stację kosmiczną zobaczyć, co to jest opłacalne wydobywać. O kurde. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby było to dziwne. Wiesz, gdybym na przykład robił live'y, powiedzmy, o regularnych porach, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Na pewno. A tak jak od czasu do czasu gdzieś tam sobie zapuszczę. Poza tym jeszcze na kanale też jakoś ostatnio aktywny nie jestem, bo zwyczajnie nie mam czasu. To tak to właśnie wygląda. U mnie kanał głównie stoi GTA. Inne gry jakoś mniej się oglądają. Więc tak to wygląda, no niestety. To ziomek w ogóle. Teraz sobie z nim pogadam. Można dać dotację? Nie, nie mam takiej opcji. Nie widzę takiej potrzeby w sumie. Co my tu mamy? Zbiornik zasilający. A ja się go chyba pozbyłem. Tak to jest. O, cynk jest w ogóle. Nieopłacalny do sprzedania. Tak, na PC-cie gram, ale gra jest też na PS4, Xbox One. No dobra, no to co? Raczej tutaj nie ma co rozkminiać, co tutaj zbierać, żeby się opłacało sprzedać, bo
nie ma takich w sumie rzeczy konkretnych. A zobaczmy, co ty masz do powiedzenia. O kurczę, nic nie rozumiem. Żadnego słowa nie znam. No i tak nie mogę nic mu dać. No trudno, to spadam stąd. Nie ma multi, no dokładnie. Jest funkcja sieciowa w tej grze, ale nie polega na tym, że grasz z innymi. Tylko twoje statystyki są po prostu wysyłane do wszystkich. I na tym się po prostu kończy ten multiplayer. Niestety. No bo leci tam do tego monolitu. No szkoda. Poza tym jeszcze właśnie a propos tych wyświetleń, to zupełnie innymi prawami się rządzą live'y, a innymi jakby wyświetlenia pod filmami. Nawet możesz to zobaczyć na przykładach znanych youtuberów, że pomimo tego, że mają milion subskrypcji, to na ich filmach średnio jest powiedzmy 50 tysięcy wyświetleń, więc to jest bardzo malutko, malutko w stosunku do miliona. Jakby nie patrzeć. Z tego co zauważyłem, to tendencja jest taka, że ej, stop. Jeżeli powiedzmy jest jakiś kanał tematyczny, czyli powiedzmy jest to kanał, nie wiem, typowo o jednej grze, typu FIFA, Counter-Strike, tylko GTA, to jakby te wyświetlenia są większe, dlatego że ten kanał wtedy skupia wokół siebie tylko i wyłącznie osoby, które właśnie tę grę oglądają, więc ciężej jest po prostu utrzymać taki duży stosunek wyświetleń do subskrypcji na kanałach wielotematycznych, więc tak to wygląda. W ogóle jakaś kolorowa planeta. Aż oczy razi. Coś tu jest w ogóle. Chyba ciśnij to. Trap mechanic? A co to jest? A inni to znaczy kto, bo wiesz, bo to jest często tak, że jeżeli ktoś ma dużo widzów na live'ie, tak, bo akurat o live'ie mówimy, no to ciężko mu jest złapać wszystkie pytania, tak, musi jakby grać i jeszcze ogarniać czat. No to nie jest takie w sumie proste, jeszcze zależy jaka gra, przy takim No Man's Sky to jak widzisz, no za dużo się nie dzieje i to, tak naprawdę co chwilę można patrzeć na czat, bo nawet się nie da rozbić tym samolotem, więc... Ja tutaj nie idę, tam nie ma nic ciekawego raczej. Co to takie zielone? Aż ciekawości się w sumie zatrzymał, bo mnie to korci, żeby sprawdzić. Łopanie! Co to za gluty? He? What? Co to jest? Temperament obronny. O kurde. To mogą uznać mnie za zagrożenie, a to co to?
roślinożerny, asymptotyczny. Ej, w ogóle wiek zmienny mają. Raz jest dorosły, raz jest dzieckiem, tak? No, ciekawa sprawa, to jest żelazo. Kurde, dobra, zobaczmy. Coś to jest, działam z nimi? Mogę cię nakarmić? Halo? Anioł żelaza. Czekajcie. Misie Haribo. Dobry. Dzień dobry, Adam Brzeski, cześć. Co tam słychać u ciebie? Czekajcie, żelazem trzeba ich nakarmić. Halo? No i elegancko. O, Emeryl. Mi się przyda. Bo widziałem, że tam chcą kupować w sumie to. To wygląda jak złoto. Chociaż w sumie na zielono się świeci. Dużo tego mogę zebrać, więc na luzie. Tylko mam... To narzędzie jest dosyć słabe w sumie. Dałoby się jakoś je ulepszyć. A zgaduj ile mam lat. Dobra, w ogóle nazwę ich Haribo. Haribo. A to? Nie wiem. Jak macie jakąś nazwę, to możecie zarzucić. W sumie planetę i system trzeba też nazwać. To piszcie w komentarzach. Jak macie jakieś pomysły, to zaraz sobie je nazwiemy. Odgrałem w sumie trochę tego żelaza. To przydałoby się nam, kurde. Promień wydobywczy. Dobra. Oj, nie tym. Od 15 do 17. No niestety nie trafiłeś. O kurde, brak wolnych pól już? Niemożliwe. Wow, ale się ciemno zrobiło. Kiedy to? Gumowe jebadło. O nie! Przepraszam. Shit. Niech oni stąd idą, bo zaraz wezmą posiłki, bo im się coś nie podoba zawsze. Są fotoreporterzy, paparazzi, kurde. Nie skanuj mnie, cioto. Japa. Idźcie stąd. O. Zgadłeś dokładnie. Mam 25 lat. Jak zawinął w ogóle? Patrzcie, co się dzieje. Okej. Aha, ekstra. Tutaj szybko zniszczyć, żeby posiłków nie wezwali. A potem się robi nieciekawie. Przychodzi ich cała armia.
Kurde. Za mały statek mam, no. Ej, co to jest? Patrzcie, co się pojawiło w ogóle. WTF. Kokieteryjny. Lol. WTF, nie. Co tu się... A to co to? Czemu tu wszyscy skaczą? O co chodzi w ogóle? To nikt nie chodzi. Ile zarabiasz? To jest zbyt bezpośrednie pytanie w sumie. Tak naprawdę, co by cię to interesowało? Czy to coś zmieni w twoim życiu? Że się dowiesz, ile zarabiam? Bez kitu, ananas, nie? A to? Co się dzieje? Co się dzieje, mały? Ja pierdzielę. Nieźle. Kurde, ekwipunek pełny, no. Zwierzę pasące się to weźmiemy. Mały gumisz. Gumowe je padło. Ja pierdzielę. Dokładnie, właśnie Haribo tej planety. Zgadzam się. Wiecie co? Przydałoby się... dotrzeć do tej stacji, którą mijałem chyba. Bo mógłbym tam wtedy coś sprzedać, chyba że... Słuchajcie, chyba że w tych punktach, co mi pokazuje, są... Bo nie będę mógł surowców kolejnych zbierać. Mam przepełniony ekwipunek. Ta fuk, jak ja wylądowałem w ogóle. O, jest, jest, tutaj jest do handlowania, nice. To mi się podoba. Dobra, panie kolego. Co ty byś ode mnie chciał? Sprzedaj. O, Emerald dosyć dobrze schodzi. To w sumie nie wiem, czy jest potrzebne. Mnie to woże i woże. Ale ciul niech zostanie. O, żelazo w ogóle dosyć dobrze stoi. I można to sprzedać. Teraz i tak pozbieram tego pełno. Emeryla w sumie też. Okej. Ej, a na statku nie mam nic?
No mam. Nie rozumiem. Kurde, plutonu mi brakuje. Shit. To jedno bym w sumie otworzył sobie. Czekajcie, żelazo. Nie to. Nie ma to jak wbić i od razu się reklamować. Dobre, dobre. Nie ma co. Dobre podejście. Ci już skanuję, już coś mi się nie podoba. Dobra, czekajcie, to mogę sobie wytworzyć. O, to. Sobie teraz to otworzę. A nie, nie otworzę tego, cholera. Wiem, że to to będzie. O, pojemnik zasilający. To chyba drogo chodzi w tej stacji. Wisiorek geków. Też chyba całkiem nieźle stoi. No ładnie. Tak jak mówisz. Tak jak mówisz, Adam. Nie wiem, takie podejście to w ogóle jest beznadziejne, no. Daje się produkt najlepszy, jaki można. Kurde, no ci daje, to skanują mnie. Nie można to praktycznie nic wydobywać, bo ci one przeszkadzają. Słabo. Patrzcie ich, no. Idźcie stąd już. Dobra, dobra. Słuchajcie, w ogóle przydałoby mi się lepsze narzędzie, tylko nie wiem, czy mogę je zrobić, to jest problem. Bo co z tego, że to rozbiorę, jak się zaraz okaże, że... Burza idzie. Wow. Ej, 107 stopni w ogóle na tej planecie jest, nie? Tak by the way. O kurde! Ale duży gumiś. Ale jaja. Trzeba go osobno skanować, czy jak? Patrzcie to, nie? Jaki grzyb, co to jest? Patrzcie go, jaki wielki. Łopanie. Jest posłuszny. I tak posłuszny to. Co ja nakarmiłem? Ja pierdzielę, co to jest? Nie mam pytań, nie? Wiesz co? Właśnie nie odebrałem. W sumie nie wiem czemu. Miałem to zrobić, ale jakoś wleciało mi z głowy. Bo do odebrania mam inny statek, tylko zastanawiam się nad tym, czy jeżeli go odbiorę i się powiedzmy na niego przesiądę, czy to co mam na tym statku wszystko stracę, czy to się przeniesie. Bo trochę smutno by mi było, jakbym wszystko stracił. Bo na początku jak zaczynałem grę, to nie wiedziałem w jaki sposób to odebrać, ale już potem... Znalazłem, gdzie to jest. Teraz w sumie możemy się tym zająć, tylko dolecę tam.
Burza się rozprasza. Dobrze wiedzieć. A wasze jakie ulubione gry są? Bo ja, tak jak mówiłem, moja najbardziej ulubiona gra to jest Red Dead Redemption. O kurde, co to jest? Coś tam było na wodzie. Kurde, jak jest ciężkie sterowanie, nie? Strasznie mi to nie odpowiada, no ale trudno. Ej, to coś jest w ogóle. Muszę to wylądować, sprawdzić co to jest. Wow, ale żebym wylądował. Bro, patrzcie. Żelazo to jest odciula na tej planecie, nie? Właśnie wszystko to żelazo. Shit. To można wpłynąć w ogóle. Te jaja. Coś ciekawego tu znajdę. O! Zdrowie maksymalne. Ła! Oż ty! O ty gnido! No nie! No co za cieć? Jak ja mam to zniszczyć? O nie, czekajcie, bo się utopię. Ła? Co jest? Kurde. To mnie bije spod spodu, kurde? O co tu chodzi? Chyba tak, chyba mi bije spod spodu. Dobra, giń. Aha, no co jest? Nie da się tego zniszczyć? Chyba nie da się. BF1, no dokładnie, BF1 to będzie coś. Dopatruję się również. Dobra, spadamy z tym.
Emil, dokładnie tak jak mówisz jest, no, no niestety. Domyślam się, że i tak potem można więcej tych, więcej pól mieć w ekwipunku do wypełnienia. Ale i tak tego miejsca jest bardzo mało. Chyba po prostu bardziej chodzi o to, żeby statek mieć bardziej rozwinięty, lub po prostu jakiś nowy, o wiele większy, który przechowa więcej. Ekwipunek to tylko podręczny jakiś na surowce, które aktualnie na planecie zbieramy. Ale to fakt. Gra przez to, że ma... oferuje mało jakby tego miejsca, to... często zmusza nas do tego, żebyśmy wlatywali z planety i lecieli na jakąś stację kosmiczną, czy gdzieś, żeby po prostu to sprzedawać po lepszych cenach. Dlatego tak się potem to wszystko dłuży. Że teoretycznie nie ma nic do robienia, ale i tak dużo czasu spędzasz nad tą grą, bo właśnie musisz takie kursy robić między innymi. O, to jest jakaś stacja chyba? O kurde, nie mam miejsca w ekwipunku. Czekajcie, może coś tu będę mógł sprzedać tutaj. Może coś od handlu? Ło, panie, jestem wielkolud. Kurde, chyba nie ma. Pluton. ...48 slotów to max. Aha, dobrze wiedzieć w sumie. Dzięki za info. Ekwipunek pełny. Granaty odbijające, okej. Okay. Adam, a kojarzysz może... O, to co to? U, jakaś... kasa, chyba kasa znalazłem, jakiś portfel. Encyklopedia, ale to niepotrzebne mi w sumie. Powiedz mi, Adam, czy da się jakoś na przykład upgrade'ować na przykład ten promień wydobywczy, ale jakby... nie usuwać najpierw tego ulepszenia ze slota, żeby potem sprawdzić, czy warto inny kupić. Bo na moje to jest bardzo dziwne rozwiązanie, że nie można na tym samym slocie upgrade'ować tego. Ups. Nie no, bym musiał coś chyba sprzedać, znaczy wyrzucić. Bo to jest jakaś kpina. Kiedyś będzie. Kurde, od złej strony wylądowałem na planecie, bo teraz muszę kawał drogi gdzieś lecieć. No spoko. Spoko, Adam. O, już dolecieliśmy.
Halo. Słuchajcie. Patrz jak z miejscem w ekwipunku. Bo ciągle go mam za mało. Dobra, niby jedno jest. Nie mogę nic stakować. Kurde. Dobra. Nauczmy się nowych słów. Ostrzeżenie, ło. Okej. O nie. Dobra. Tego cynku to mało, więc nara. Serio? To jest niepotrzebne, okej. Monolit stoi w ciszy na powierzchni planety. Nie pasuje to, ja też tu nie pasuję. Słyszę szmer, powraca wizja czerwonej sfery. Atlas znów do mnie przemawia. Podobnie czuję euforię, ale i przerażenie na widok swojego stworzyciela. Atlas chce mnie poprowadzić, nadać mi cel i znaczenie w życiu. Mogę coś osiągnąć w tej obojętnej galaktyce. Muszę tylko kroczyć jego ścieżką, wykonywać jego rozkazy. O nie, jesteśmy podlegli komuś. Podążaj z Atlasem, słuchaj Atlasa, przyjmij nagrodę. Uwierz w obietnicę Atlasa. Nie mam innego wyjścia. Widzę linię kodu, że wycyfli tajemniczą budowlę. Czuję, że jeśli dotrę do tego odległego miejsca, zyskam potężną władzę. Czerwona sfera znika, pozostaje tylko ścieżka, którą mam kroczyć. O, ogniwo warpowe, nice. Nice. Zaraz sobie naładujmy. Zajebiście. Można robić kolejne skoki, tak naprawdę. Dobra. Wiecie co? W ogóle możliwe, że teraz odwaliłem manianę, no ale trudno. Ej, co się... Co to było? No... To mknęło mi. Próbuję odebrać nowy statek. O! Opuszczony statek. Ten ma chyba o wiele więcej slotów. Ma 16 pól. Porównaj. Przytrzymaj X, aby przenosić przedmioty. Aha, o jedno więcej pole ma tylko tak naprawdę. O nie, w ogóle. No. Wiecie co, to musiał napełnić, ale to raczej nie będzie problemu. Tam i Pluton to raczej to mam. Dobra, to poprzenośmy sobie te rzeczy. Tylko właśnie spieprzyłem z hipernapędem do jasnej, ciasnej. Mogę nie ładować tego. Ach, już trudno. Ale przynajmniej... Pola 16. Co to jest? Tego nie miałem? Ciekawe. No dobra. Nie mogę tego jakoś... Kurde. O nie, o nie. Co się stało? Kurde, gdzie mam ten statek mój? Wait. Dobra, teraz pytanie, czy mogę to rozebrać? Nie mogę, jo.
No trudno. Okej, mam nowy statek. Od razu się zmienił. Dobra, wbijam do statku, bo burza. Siema Marcin, na jakim sprzęcie? Najlepiej jakbyś po prostu sobie zajrzał na linka w opisie tego live'a. Tam jest odnośnik do Facebooka ze sprzętem moim. Tak będzie najszybciej, po prostu sobie na spokojnie możesz zobaczyć. Okej. No niestety ten hipernapęd spieprzyłem. Więc trzeba będzie jeszcze się pomęczyć, żeby to ogarnąć. Pojemnik zasilający do czego? Aha. Dobra. Skan. Ewentualnie, nie, dobra. To musimy stąd zmykać. Innego wyjścia nie ma. Dobra, uzbierajmy tego tamu trochę. Kurde, jak brak wolny. Ej, a to co to jest? Tego nie było. O, złoto to jest. Nice. Opuszczony budynek jakiś w ogóle znaleziono. Na tej planecie. A to zaraz. Dobra, wbija na tą stację. Ja tymczasem zobaczę, co tu potrzeba, żeby wytworzyć tak. Płyn stalający to muszę kupić, pluton zebrać. A potem cynk. I pluton i cynk. Muszę zebrać. O kurde, wrogie statki. Oh no. O kurde. Ej, kolejna bitwa w ogóle się szykuje, nie? Ej, w ogóle oni przylatują przez ten, nie? Nie mam pytań. No ja dziękuję za taką walkę. Spadam! Nara. Nara wam. Pomalować statków, no no. Jasne. Jeszcze jakby można było kogoś innego spotkać, się tym pochwalić, no to bym rozumiał, ale tak, to lipa. Dobra, zobaczmy co tutaj można zrobić u niego. Wow, tytan w ogóle, nieźle. Co nic ciekawego.
Płyn scalający. A kupmy to. Ja no i tak muszę coś sprzedać, bo nie mogę tego wozić. Dodam glin, bo na razie i tak mi się nie przyda. Żelazo raczej mi się przyda, pajemnik zasilający. To w sumie niech będzie. Geryt. A zobaczcie, po ile cynk jest. Plutonu można było kupić. Czekajcie, co muszę teraz wytworzyć. O, kupię sobie z 80 plutonu. I potem ile cynku? 20. Okej. A, nie ma 80 plutonów. Kurde. Trudno. Kurde, plutonu muszę to nazbierać. O, coś rzadkiego ma dla mnie może. Chryzonit, kurde. Rzadki chryzonit by się przydał. Ten ma pluton. O, ale po dobrej cenie. Dzięki. No i gitara. Dobra, możemy skakać chyba. Ło! Ale się pojawili. Co tu się dzieje? Patrzcie. Kurde, taki statek mieć, to wtedy można było podziałać, tylko no, pewnie nie można mieć takiego. No ale trudno. Okej. Okay. Postrunek handlowy, ale on mi jest niepotrzebny. Co tu się dzieje? Nie wiem. Dobra, trzeba zrobić skok kolejny. Czekaj, to jest system Windows XP. Tam jest jakiś interfejs Atlasa. Co to w ogóle jest? Lul. Kurde, co się dzieje?
No dobra, ale czemu ja lecę? Kurde, gdzieś mnie ściąga w ogóle samo. O co tu chodzi? Stop. O, tam pewnie muszę się dostać. Ale czemu mnie coś ściąga? O co tu chodzi? Tak chyba nie powinno być. Dobra, ścieżka ku rdzeniowi. Tu za daleko. Gdzie to jest planet? Trzy planety, jeden księżyc. Dobra, ciśnie. Abliubowka Wazaj. Jakieś kurde, nie wiem, chyba ruskie tutaj osiedliły się. Liczba warpów 3. Mam wrażenie, że to będzie jakaś kurde wodna mapa. Mapa, planeta. Dobra, skan oczywiście. Napraw wizjer analityczny, analizuj obiekty, przejść odkrycia. Co to jest? Chyba tam, co pozbieramy. Of course. Już? Brak? Oh no. No trudno. Słuchajcie, gdzie jest stacja? Tutaj jest stacja. Polećmy tam szybko. Kurde, znowu tytan jest bardzo pożądany. Kolejna stacja, na której właśnie warto to sprzedać. Tutaj coś mamy. O kurde, nawet tam dosyć nieźle stoi. Spoko, sprzedam wszystko. O, tytan.
O nie. Oh shit. No nie gadaj. Nie no, spadam stąd. Nie mogę, jo. Dobra, jeden padł. O kurde. To tu się odpieprza. Im dalej w las, tym kurde coraz więcej jakichś piratów kosmicznych jest. O nie. Jeszcze jakiś cieć, chodź tu. Dokąd to? Frajerze. To mi celuje w ogóle. Aha, zginąłem. Pozdro. Śmierć od lasera. I co teraz? Shit, wszystko straciłem tam, jo. Ale jaja. Elo, Kuba, co tam? Wszedłeś i zginąłem, ale fail. O ja. No właśnie się strzeliłem chyba dopiero teraz, jak strzelałem, wiesz, ale te pociski tak w sumie same się naprowadzają. Ale możliwe, że tam łatwiej po prostu to było zrobić. Ale to już teraz po ptokach. Lol, czy to w ogóle będzie Nie wierzę. Wygląda na strasznie pustą planetę. Co tu jest? Flora pusta. No, tak jak myślałem.
Wiesz co, nie oglądam Mr. Robot. Ale miałem zacząć kiedyś. Kurde, ale żelazo to jest. Żelazstwo na żelazstwie. O nie, spadaj sobie. Kurde, w ogóle. Ciekawe, czy jakaś różnica będzie? O kurde, ale szybko idzie teraz. O kurde.
Tamo by się przydało, żeby to naprawić. W ogóle za jasne miejsce. Nie lubię zjaj za 20 minut, to tam no chyba ich pogrzało. Czekajcie. Trzeba zrobić inaczej. O! A to co to? Poza planetą. Grób? Aha, bo to chyba tam gdzie zginąłem, tak? Dobra, czekajcie. Nie! Nie do planety, kurde. Aha, a ja z tego nie korzystałem, ale jaja. Dobra. Co my tu mamy? O. Aha, to mam chyba. Aż było napisane, że już są znane. Chip obejściowy. No mam chyba taki, albo raczej miałem. Czekajcie. Mogę stworzyć w sumie. Zobaczmy.
Wybierz preferowany cel. Chronienie, monolit. Aha. Takie buty. Dobra, czyli po to się właśnie tej korzystało z tego. Zawsze mnie zastanawiało właśnie, co będę miał z tego miejsca. Teraz wiem. Wow, moduł ostrzału rozproszonego. Strzały z błyskacza zostają rozproszone na większe obszary. Zmniejsza zasięg i szybkostrzelność. Kurde. Trzeba miedzi, żeby to zbudować. W ogóle można. Dobra. Aha. Bez wisatek, no ekstra. Dobra, dobra. Jak tu wejść? Hello. Nie, on chce tlenek, kurde. Ej, 10 żelaza, ja nie mam żelaza? No mam. Czekajcie. O, nowa technologia. Zwiększa szybkostrzelność działka fotonowego. Oh, nice.
Dobra. Robię sobie na razie przerwę. Także ci, którzy jeszcze zostali i oglądali mnie, dzięki serdeczne za przybycie. No i myślę, że tam usłyszymy się w najbliższym czasie jakoś. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze, czy jutro, czy innego dnia. W każdym bądź razie dam info na Facebooku. Także jeżeli chcecie jeszcze poglądać, jak gram w No Man's Sky, to jak najbardziej was zachęcam do śledzenia mnie na Facebooku. A tymczasem ja sobie to jeszcze zapiszę w tym miejscu grę i sprawdzę, czy tam można u handlowca sprzedać. I będę się zwijał. W takim razie do usłyszenia, do następnego. Trzymajcie się, hej!